czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Pokaż, jak ja na tym wyglądam. No, Oskar, no. Mogę usiąść? Nie pęknie? Nie. To jest jak naszego motocykl. No, bo taki męski mam, co? No. Ale wysoko. Zobacz, pokaż to, jak ja mam, jak ja jestem wysoki, a on, mam go centralnie między nogami. Jak no. On jest chyba wyższy nawet niż kadłub. Supermoto, tak. Tylko mi ten, Kamil będzie musiał dospawać wzmocnienie ramy. Dobra, okej. Okay. Tu jest bieg w górę? Tak, do góry, do góry. O, bo jeszcze sprzęgło trzeba zrobić. Dobrze łapie? Ja się chodzi do tego. Tak, no trochę na końcu, nie? Tak. Poczekaj, zgaśmy go i podreguluj. Końcówki? Od końcówki teraz łapało. No, a teraz od końca łapało. Od samego końca teraz było. Trzeba trochę poprawić. No to, git. Dobra, mogę to palić? No. Ciekawe, czy Oskar odpalił. On bieg. Teraz na biegu jest, no. Właśnie, tak mi się przy... W dół. Na dół jest, no. Naraz i o, słuchajcie, pokażę wam zaraz, co będziemy jutro składać. Nie, Oskar? Tak, zaraz wyjedziemy. Zaraz wyjedziemy sprzętem i pokażemy wam, co jutro będziemy składali, jaki odcinek wpadnie następny. O, i oto następny sprzęt. Wjeżdża na warsztat. Adam. Piękna, pomarańczowo, biało, czarna. 125 TD. Tak jest. Na takim pięknym wydechu. Innym niż 140. On jest, tak, kompletnie inny. Kompletnie inny. O, właśnie. To jest to. Czyli jutro od rana składamy właśnie ten sprzęt. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.